Dziękuję bardzo za zaproszenie, bardzo miło do Państwa tutaj przyjeżdżać. Wprawdzie rok temu nie byłem na LAO, ale w tym roku skorzystam bardzo chętnie z zaproszenia. Nie powiem dokładnie, dlatego że nie wiadomo. Właśnie o to chodzi, że nie wiadomo, u kogo ona działa, a u kogo nie działa. Ale jak wygląda szukanie odpowiedzi? Trochę wiemy, ale trochę nie wiemy. Czynników predykcyjnych jest mnóstwo rozważanych, ale żaden nie jest do końca precyzyjny, w związku z tym jest duży problem. Ten pasek jakby się dało. Zasłania to już dwóch slajdów. Generalnie w tym momencie, jeśli chodzi o raka płuca, bo głównie się będę w tej pierwszej części mojej prezentacji skupiał na nitrobotomochowym raku płuca, jest właściwie tylko jeden marker predykcyjny, który kwalifikuje do immunoterapii. I tym markerem jest ekspresja PD-L1 na powierzchni komórek nowotworowych. Na pewno dr Krytki Wróblewska na samym początku pokazywała cały ten schemat reakcji immunologicznej. PD-L1 łączy się z cząsteczką PD-1 na powierzchni limfocytów. Jeżeli się połączy, limfocyt pozostaje w stanie alergii, nie jest w stanie zabić komórki nowotworowej. Więc logicznym wydaje się fakt, że PD-L1 na powierzchni komórki nowotworowej będzie tym czynnikiem predykcyjnym, czyli tym, który będzie warunkował skuteczność immunoterapii. Dlatego rozpoczynamy kwalifikację do immunoterapii od badania ekspresji PD-L1 prostą metodą immunohistochemiczną, czyli ile tego białka i jak, na jakim odsetku komórek nowotworowych to białko występuje. Zarówno w raku płaskonabłonkowym, jak i niepłaskonabłonkowym. W raku płaskonabłonkowym wykonujemy tylko ten jeden czynnik predykcyjny. Jeżeli jest ekspresja PD-L1 na ponad 50% komórek nowotworowych, leczymy chorego w pierwszej linii pembrolizumabem. Jeżeli nie, pozostaje nam chemioterapia. W przypadku raka niepłaskonabłonkowego mamy cały szereg badań genetycznych, które należy wykonać po to, żeby zakwalifikować chorego do terapii ukierunkowanych molekularnie. Jeśli te badania genetyczne wychodzą ujemnie, oznaczamy ekspresję PD-L1 i znowu, jeżeli jest ona obecna na ponad 50% komórek nowotworowych, leczymy w pierwszej linii pembrolizumabem. Natomiast jak tej ekspresji nie ma i nie ma markerów genetycznych, leczymy chemioterapią. Ten schemat tutaj jest dość mocno uproszczony, bo nie wymieniłem wszystkich badań molekularnych, które by należało wykonać w kwalifikacji do leczenia. Tak naprawdę jest to proces około 10-dniowy. 10 dni roboczych trzeba przeznaczyć na badanie czynników predykcyjnych, żeby prawidłowo pacjenta zakwalifikować do leczenia. Bez tego paska nie działa. I taki jest również zapis programu lekowego. W Polsce jest dostępny pembrolizumab, refundowany, dość powszechnie stosowany u wszystkich chorych, u których stwierdzamy ekspresję PD-L1 na ponad 50% komórek nowotworowych. I ta diagnostyka rzeczywiście w Polsce się odbywa i pacjenci nasi powinni mieć do niej dostęp. To jest algorytm postępowania europejski, ESMO, i tu również widać wyraźnie, że pembrolizumab w monoterapii u chorych z ekspresją PD-L1 powinien być stosowany, czyli tutaj Polska i świat i Europa są zgodne, leczymy pembrolizumabem w pierwszej linii leczenia. Przed tymi badaniami ekspresji PD-L1, jak powiedziałem, musimy wykluczyć obecność czynników genetycznych. Dlaczego? Dlatego, że okazuje się, a potem to rozwinę, że jeżeli chory ma mutację w genie EGFR czy rangację w genie RNA, to on ma minimalną szansę odpowiedzieć na immunoterapię. Około 4% pacjentów takich odpowiada na immunoterapię, tych z mutacjami, a jeżeli tych nieprawidłowości genetycznych nie ma, no to odpowiedź na immunoterapię sięga 20 kilku %. Potem wyjaśnię dlaczego. I teraz jaka jest skuteczność poszczególnych metod leczenia? Pembrolizumab pierwsza linia leczenia, zaczynamy od tego najważniejszego dla nas systemowego leczenia, czyli pierwsza linia, chory z zaawansowanym niedobrokomórkowym rakiem płuca z ekspresją PD-L1 na ponad 50% komórek nowotworowych. Krzywe Kaplana-Meyera Państwo już znają z wcześniejszych prezentacji. W każdym razie pembrolizumab jest skuteczniejszy od chemioterapii pierwszej linii, zarówno w zakresie czasu wolnego od progresji, całkowitego przeżycia, jak i odpowiedzi na leczenie. Ta odpowiedź w przypadku stosowania pembrolizumabu wynosi 45%, w przypadku chemioterapii tylko 30%. Ten marker, jakim jest czynnik PD-L1, ekspresja PD-L1 na komórkach nowotworowych, to jest taki marker liniowy, to nie jest zero-jedynkowa, jak mutacja, jest bądź nie ma. Tutaj im więcej tej ekspresji będzie, im więcej komórek nowotworowych będzie z ekspresją, tym odpowiedź będzie skuteczniejsza. To, że ktoś uznał, że 50% jest tą graniczną wartością, no to jest uznaniowe. To nie jest coś, co zostało przebadane, że 50% i koniec.
Gorzej, jak pacjent będzie miał 49% i ktoś go zdyskwalifikuje z immunoterapii, tutaj już kwestia rozmowy z patomorfologiem i ewentualnie konieczność weryfikacji takiego wyniku. Zespoły wielodyscyplinarne muszą nad czymś takim się pochylić. Ale że jakaś ta ekspresja musi być stwierdzona, żeby kwalifikować do immunoterapii, dowodzi to badanie z nivolumabem. Tutaj poziom ekspresji PD-L1 był szacowany na poziomie 5% komórek nowotworowych, no i okazało się, że skuteczność chemioterapii pierwszej linii nivolumabu jest niemal identyczna. W związku z tym te 5% to jest za mało, 50% jest mniej więcej dobrze, a jakby było 75%, to było jeszcze lepiej. Także już pierwsza rzecz, która tutaj rzuca się w oczy, że ten marker nie jest idealny. A to są odpowiedzi na leczenie w różnych chorobach nowotworowych pod kątem ekspresji PD-L1 na powierzchni komórek nowotworowych. Jeżeli jest ona obecna, no to nawet 50% pacjentów, niezależnie od typu nowotworu, jest w stanie odpowiedzieć na immunoterapię. Jeżeli jej nie ma, to kilkanaście procent, ale jak jej nie ma, to znaczy, że nie powinno być w ogóle odpowiedzi, a tutaj się jednak odpowiedź zdarza. Czyli znowu mamy dowód, że ten czynnik predykcyjny, jakim jest ekspresja PD-L1, nie jest idealnym markerem. Czyli odpowiedź u chorych bez markera istnieje, co powoduje, że ten marker absolutnie nie można uznać go za idealny w kwalifikacji do leczenia. Jeśli chodzi o inną metodę leczenia, tutaj omawialiśmy pierwszą linię leczenia u chorych z zaawansowanym jednokomórkowym rakiem płuca, ale immunoterapia może być też stosowana u chorych, którzy wcześniej zostali poddani chemioradioterapii i potem w terapii podtrzymującej otrzymują durvalumab, inną immunoterapię, przeciwciało anty-PD-L1. Skuteczność w całej grupie jest widoczna w stosunku do placebo, no bo w terapii podtrzymującej stosujemy albo durvalumab, albo placebo. Zarówno jeśli chodzi o przedłużenie czasu wolnego od progresji, jak i przedłużenie całkowitego przeżycia. Natomiast znowu marker, jakim jest ekspresja PD-L1, ma wpływ na tą skuteczność. U chorych z wysokim odsetkiem komórek nowotworowych z ekspresją PD-L1, durvalumab będzie znamiennie przedłużał przeżycie tych pacjentów leczonych wcześniej chemioradioterapią. U chorych z niską ekspresją PD-L1, no to przeżycie będzie podobne. Także tutaj nie będzie tak znamiennego wpływu na przedłużenie czasu życia chorych. Druga linia leczenia to są takie wyniki z badań, z poszczególnych badań klinicznych, które analizują różne czynniki predykcyjne, czy one mogą mieć wpływ na skuteczność immunoterapii. O czynnikach predykcyjnych mowa tutaj o takich jak płeć, bieg, rozpoznanie patomorfologiczne, stopień sprawności, właśnie wystąpienie mutacji w genie IGF-R. Jak Państwo widzą, to są te czynniki ryzyka na korzyść docetaxelu, czyli w prawą stronę jest tylko i wyłącznie taki marker, jakim jest obecność mutacji w genie IGF-R. Wszyscy pozostali pacjenci odnoszą większą korzyść z immunoterapii niż z chemioterapii drugiej linii docetaxelu. To samo dotyczy tej immunoterapii za pomocą atezolizumabu. Też wszyscy pacjenci odnoszą większą korzyść z immunoterapii, z wyjątkiem pacjentów, którzy mają mutację w genie IGF-R. Ci odnoszą większą korzyść z chemioterapii drugiej linii. Nieco mniej to jest widoczne w przypadku kolejnej, tu jest atezolizumab, przepraszam, tutaj był atezolizumab, tu też atezolizumab. Jeśli chodzi o czynnik predykcyjny, jakim jest stan sprawności i przerzuty do centralnego układu nerwowego, czy przerzuty do wątroby, to może być kluczowe. Tutaj myślimy się na jakieś badania molekularne, ale proszę zobaczyć, jeżeli źle zakwalifikuje pacjenta, czyli pacjent w złym stanie sprawności, taki, który spędza połowę dnia w łóżku bądź dłużej, no to ci pacjenci nie odniosą korzyści z leczenia. Tak samo nie odniosą korzyści z leczenia pacjenci, którzy mają olbrzymi ubytek masy ciała. Znacznie mniejszą korzyść z immunoterapii odniosą pacjenci z przerzutami do wątroby czy z przerzutami do centralnego układu nerwowego. Ale w drugiej linii, wracam do markera PPD-1, w drugiej linii leczenia proszę zobaczyć, że ten marker już w ogóle praktycznie nie ma znaczenia. To jest badanie z nivolumabem u chorych na raka płaskonarządkowego. Te krzywe przeżycia są niemal równoległe. Wszyscy pacjenci, niezależnie od ekspresji PD-L1, odnoszą większą korzyść z terapii nivolumabem w stosunku do docetaxelu w zakresie przeżycia całkowitego. Trochę inaczej jest w raku niepłaskonarządkowym, bo tutaj pacjenci leczeni nivolumabem odnoszą większą korzyść w stosunku do docetaxelu, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest jakakolwiek chociaż ekspresja PD-L1 na komórkach nowotworowych, ale ci pozostali pacjenci, u których nie ma tej ekspresji, no to leczenie nivolumabem nie jest gorsze od leczenia docetaxelem. Biorąc pod uwagę toksyczności, no to skłaniamy się ku temu, że całą populację chorych, niezależnie od ekspresji PD-L1, leczyć jednak immunoterapią, a docetaxel sobie zostawić już na sam koniec, kiedy już innych opcji terapeutycznych nie będzie. Pembrolizumab w drugiej linii versus docetaxel. Tutaj mamy dwie grupy chorych. Grupa chorych, która ma
50% komórek nowotworowych ze specją BNL1, znamienna korzyść oczywiście dla pembrolizumabu, ale w tej grupie, u których tego markera jest mniej, czyli poniżej 50% komórek nowotworowych z ekspresją PTL1, jest również znamienna korzyść dla pembrolizumabu versus docetaxel. No ale żeby nie było tak pięknie, że wszędzie u wszystkich tych pacjentów to działa, no to pokażę jeszcze jedno badanie, gdzie kolejny inhibitor, tylko w tym przypadku antyPTL1 był stosowany, to jest Avelumab, i okazuje się, że w całej grupie pacjentów Avelumab działa podobnie jak docetaxel. Nie ma tutaj różnicy statystycznej, jeśli chodzi o przeżycie całkowite. No ale jak się przyjrzymy pod grupą poszczególnych u chorych z różniących się ekspresją PD-L1 na pobliżu komórek nowotworowych, no to okazuje się, że brak korzyści z terapii Avelumabem dotyczy tylko tych pacjentów, którzy ekspresji PD-L1 nie mają. Potem im większa ekspresja, no tym wiele korzyść z terapii Avelumabem w stosunku do docetaxelu większa. Generalnie do drugiej linii nie musimy oznaczać ekspresji PD-L1 po to, żeby kwalifikować pacjenta do tego rodzaju leczenia. Do pierwszej linii oczywiście tak. Jeszcze jedno badanie OAK, czyli badanie z atezolizumabem, porównanie z docetaxelem. Tutaj po raz pierwszy wykazano, że nie tylko chorzy, to jest cała grupa chorych, niezależnie czy mamy raka płaskonarządkowego, czy nie płaskonarządkowego, i okazuje się tutaj na dole widać, że chorzy pozbawieni jakiejkolwiek ekspresji PD-L1 odnoszą większą korzyść z terapii atezolizumabem w stosunku do docetaxelu. W związku z tym nie ma w ogóle konieczności badania, no bo skoro nie odnoszą korzyść, no to lepiej dać w tym przypadku atezolizumab. I rzeczywiście atezolizumab jest w Polsce stosowany, bo jest refundowany od 1 stycznia 2019 roku. Że to jest niedoskonały marker predykcyjny świadczą jeszcze te wykresy, mianowicie ekspresja PD-L1 zmienia się w czasie pod wpływem chemioterapii czy radioterapii. Pod wpływem chemioterapii najczęściej dochodzi do wzrostu odsetka komórek PD-L1 negatywnych, czyli na dobrą sprawę, żeby prawidłowo kwalifikować chorego, to trzeba by wykonać rebiopsję i pobrać materiał powtórnie w momencie planowania immunoterapii. Tutaj dowód, że te materiały archiwalne nie bardzo odzwierciedlają nam status ekspresji PD-L1, bo jeżeli badamy z materiału archiwalnego ekspresję PD-L1, to okazuje się, że ci pacjenci odnoszą mniejszą korzyść z immunoterapii niż pacjenci, u których wykonano badanie ekspresji PD-L1 z materiału świeżego. No i kolejna sprawa to heterogenność guza. Jeżeli mamy biopsję cienkoigłową przez ścianę skrzela, przez ścianę klatki piersiowej, no to możemy nie trafić w miejsce, gdzie jest ekspresja PD-L1, albo odwrotnie, właśnie trafić w ekspresję, gdzie jest ekspresja PD-L1. Guz jest niezmiernie heterogenny. Żeby tak naprawdę oszacować odsetek tych komórek nowotworowych z ekspresją, to musielibyśmy badać całego guza, czyli materiał pooperacyjny. A tego materiału pooperacyjnego zazwyczaj nie mamy, bo proszę pamiętać, że to są pacjenci z zaawansowanym nowotworem, u których operacji się już nie wykonuje przecież. No i jeszcze kolejny problem. Różne metody badania, różne klony przeciwciał do immunohistochemii, co daje nam bardzo trudną interpretację tych wyników. Jedne są silnie wybarwione preparaty, inne słabiej. Tutaj doświadczenie patomorfologa ma wiodące znaczenie, jeśli chodzi o możliwość interpretacji takiego wyniku. Inny marker predykcyjny, obciążenie nowotworu mutacjami, czyli ile mutacji przypada na milion na zasad DNA komórki nowotworowej. Dlaczego to jest tak istotne? Powiedziałem, że w przypadku obecności mutacji w genie EGFR skuteczność immunoterapii jest niewielka, bo mutacja w genie EGFR, czy aranżacja genu ALK, jest jedyną nieprawidłowością komórek nowotworowych, czyli mamy tylko jeden neoantygen, jakim jest nieprawidłowy EGFR, czy nieprawidłowy ALK. Jeżeli mamy dużo mutacji somatycznych, tak jak się dzieje to u osób palących, to mamy dużo neoantygenów, a jeżeli mamy dużo neoantygenów, to układ immunologiczny rozpoznaje komórki nowotworowe i silnie działa w stosunku do komórek nowotworowych. Więc może to będzie dobry marker predykcyjny, żeby zakwalifikować chorego do leczenia. No i rzeczywiście okazuje się, że jest cały szereg badań, które udowadniają, że u chorych z dużą liczbą mutacji somatycznych immunoterapia działa lepiej od chemioterapii. Badanie pierwszej linii, gdzie nivolumab stosowano w pierwszej linii CheckMate 026, wykazało, że nivolumab jest lepszy od chemioterapii w przypadku wysokiego obciążenia mutacjami. Kolejne badania wykazały, że nivolumab w połączeniu z ipilimumabem jest skuteczniejszy od chemioterapii u chorych z wysokim obciążeniem mutacyjnym. To samo nawet dotyczy raka drobnokomórkowego, bo niedługo i takiej rejestracji spodziewamy się, czyli stosowanie immunoterapii u chorych na raka drobnokomórkowego versus chemioterapia pierwszej linii w przypadku wysokiego obciążenia mutacyjnego. Tu porównanie nivolumabu z ipilimumabem do samego nivolumabu plus chemioterapia i chemioterapia. Po lewej stronie mamy wysokie obciążenie mutacyjne i tu korzyść
po stronie immunoterapii, jeśli chodzi o przeżycie wolnej progresji, a po prawej stronie mamy niskie obciążenie mutacyjne, no i tutaj nie ma różnicy w przebiegu tych krzywych, czyli chemioterapia działa tak samo jak immunoterapia. Natomiast problem polega na tym, że żeby oznaczyć obciążenie mutacyjne, to musimy użyć niezwykle skomplikowanej techniki sekwencjonowania następnej generacji, a platform wykorzystywanych do NGS jest, jak Państwo widzicie, sporo, czyli nie jest to wcale taka prosta metoda badania. Nie zawsze te wyniki wychodzą prawidłowo. Proszę zobaczyć, że aż 42% w badaniu Checkmate 227 pacjentów nie miało wyniku badania obciążenia mutacjami z uwagi na to, że tak skomplikowana była to metoda. DNA było rozfragmentowane, nie udało się oznaczyć tego markera. Poza tym nie wiemy, już nie tylko nie wiemy, jakiej platformy użyć, ale nie wiemy też, co to znaczy mocne obciążenie mutacjami. Czy to znaczy 10 mutacji na milion par zasad, czy to znaczy 16 mutacji na milion par zasad, jedni tak przyjmują, inni inaczej. W związku z tym znowu ten market predykcyjny nie jest precyzyjny. No to może niestabilność mikrosatelitarna, czyli coś, co występuje w zespole Lyncha, czyli dziedzicznym raku jelita grubego. Deficyt pewnej białe powoduje, że mamy deficyt naprawy DNA, czyli gromadzą nam się mutacje. Głównie w raku jelita grubego to występuje. Jeżeli nie mamy niestabilności mikrosatelitarnej, to mamy kilka mutacji na milion par zasad. Jeżeli ta niestabilność występuje, kilkadziesiąt mutacji na milion par zasad. No i mamy pierwszy lek, który jest lekiem tissue agnostic, czyli lek, który działa we wszystkich nowotworach pod warunkiem, że jest tam niestabilność mikrosatelitarna. I to jest pembrolizumab, głównie oczywiście w raku jelita grubego stosowany, czyli niezależnie od nowotworu, stwierdzamy niestabilność mikrosatelitarną, możemy pembrolizumab stosować. No i jeszcze tu się mi zepsuło coś. Tutaj jest mikrobiom. Jeszcze jeden czynnik predykcyjny, jakim jest nasz własny mikrobiom, czyli jakie bakterie występują w jelicie grubym przede wszystkim. Proszę pamiętać, że my jesteśmy gospodarzem na około 2 kg bakterii. Im bardziej te bakterie są zróżnicowane, tym większa stymulacja układu immunologicznego, więc prawdopodobnie większa skuteczność immunoterapii. Jeżeli przed immunoterapią zastosujemy antybiotykoterapię, czyli wybijemy nasz własny mikrobiom, no to okazuje się, że immunoterapia działa znacznie słabiej. Odpowiedź występuje znacznie rzadziej u osób leczonych wcześniej antybiotykami, a progresja na immunoterapii znacznie częściej. Co więcej, tutaj mamy raka płuca, okazuje się, że również czas wolny od progresji, czas przeżycia całkowitego u chorych leczonych immunoterapią, a wcześniej poddanych antybiotykoterapii jest gorszy niż tych, którzy antybiotykoterapii nigdy nie otrzymali. Im większe zróżnicowanie gatunku bakterii, a w zasadzie DNA bakteryjnego, bo my tak naprawdę nie badamy mikrobiologicznie tych bakterii, tylko badamy geny bakteryjne w naszym jelitach, tak? Czyli im więcej tych genów bakteryjnych, tym skuteczność immunoterapii większa. Tutaj w raku nerki i w raku płuca czas wolny od progresji powyżej 6 miesięcy w wyniku leczenia immunoterapią jest częstszy, jeżeli mamy większe zróżnicowanie mikrobiomu. Natomiast rzadziej występuje, jeżeli to zróżnicowanie mikrobiomu jest mniejsze. A jakie to bakterie? No, przeróżne bakterie, ale uważa się, że takie nowe bakterie, z którymi nasz gatunek zetknął się stosunkowo niedawno, takie jak Akkermansia buccinihila czy Enterococcus hile, to są bakterie, które sprzyjają odpowiedzi na leczenie. A takie stare bakterie, które w naszym organizmie bytują od tysięcy lat, czyli bakteroides, to są bakterie, które z kolei powodują, że odpowiedzi na leczenie immunoterapią nie ma. Czyli, ale to proszę nie brać tego tak procentowo, co teraz powiem, czyli jeżeli przerzucamy się na dietę roślinną, to prawdopodobnie hodujemy sobie zmiany w mikrobiomie, co może sprzyjać nam odpowiedzi na immunoterapię, natomiast stara dieta mięsna z kolei takiej odpowiedzi na immunoterapię może nie sprzyjać, aczkolwiek jest to bardzo daleko posunięty wniosek i to wymaga oczywiście dalszych badań. Jeśli chodzi o mój pierwszy wykład, to wszystko. Czy jakieś pytania?